No dobra, słuchajcie, po pierwsze może wiać wściekle, więc sorry. Po drugie musiałem zmienić medium, które nagrywa vlog, więc to jest druga rzecz. Natomiast cała historia zaczyna się od... już wam pokażę. Od tego. Czy w zasadzie od tego. Pokażę, od tego. I cała historia jak gdyby zaczęła się... Dlatego, że to jest zajebisty obiektyw, który bardzo dobrze służy nam do fotografii szerokokątnej i w ogóle petarda. Takie szkło. Udało mi się go pozyskać, żeby troszeczkę nim pofotografować. I wpadłem sobie na pomysł, że no, gdzie najlepiej takie szkło przetestować, to najlepiej to się wtarabanić do jakiejś starej fabryki albo gdzieś, gdzie ten szeroki kąt można rzeczywiście uzyskać, tak? Czyli poza landscape'em, czyli poza widoczkami. Takie obiekty chyba nadają się najlepiej. Więc wybrałem się do starej fabryki przy Dworcu Wschodnim. To jest fabryka z 1904 roku. Nie wiem, czy ktoś zaraz się na mnie nie przewróci. Więc wieje wściekle. Więc sobie założyłem ten obiektyw i pomyślałem sobie, że no to też jest doskonałe szkło do tego, żeby sobie powlogować, bo ma szeroki kąt i nie trzeba daleko, daleko trzymać przed siebie kamery. Można to zrobić bliżej, ale jakby wam to powiedzieć, nie pykło. To znaczy problem jest taki, że szkło jest Canona, aparat jest Sonyaka i do tego jest przejściówka, nawet nie wiem czy ja, poczekajcie, zaraz zobaczę. I przejściówka jest Sigmy. Takie czasy. Więc sobie pomyślałem, że powloguję tym aparatem, ale ten cały zestaw w funkcji nagrywania nie może używać ciągłości autofokusa, to znaczy autofokus trzeba nastawiać ręcznie albo guzikiem i przy vlogowaniu to jest praktycznie niemożliwe, stąd coraz częstsze przemyślenia nad przesiadką się z aparatu, dlatego że szkła Canona mnie urzekły i nie używam szkieł do Sonyaka. Znaczy mam parę szkieł, które używam, tak, ale generalnie ogólnie używam szkieł Canona i niestety nie nadaje się ten zestaw do vlogowania, więc przesiedliśmy się w tym momencie na iPhone'a, co trochę widać, bo głębia ostrości jest nieskończona i obraz jest nienaturalny, bo nie da się tu do końca ustawić ręcznie migawki. Natomiast kwestia jest tego, że tak, migawka lata na 1/500, tak, więc obraz ma nienaturalny taki wydźwięk trochę. Na szczęście mamy DJ Osmo, który może śledzić mój ryj paskudny, więc jak widzicie mogę sobie ruszać i on sobie moją gębę wyśledzi, więc tyle dobrze. Zaraz próbuję się tam dostać i porobić trochę fotek i porobić trochę birogi, bo to powinno wyjść całkiem spoko, natomiast no niestety vlogowanie tym aparatem, no niestety. Kolejną rzeczą oczywiście jest to, że wpadłem tutaj porobić trochę zdjęć, bo ci, którzy mnie tam obserwują gdzieś na fejsie, to zacząłem trochę się wyłaniać ze swoimi zdjęciami na zewnątrz, czyli poza domowe pielesze i poza mojego domowego maka, więc jeżeli macie chęć, to oczywiście zapraszam was na mojego drugiego Instagrama, gdzie są moje zdjęcia, nazwijmy to artystyczne. Tam będziecie mogli zobaczyć kupę fotek. Oczywiście te fotki, które pójdą z tak zwanego, dumnie zwanego urbexu, również postaram się wrzucić na Instagrama Szpejtechowskiego. Natomiast co, no, spróbuję się tam wtarabanić, co nie jest łatwe, bo... Poczekajcie, wyłączę śledzenie ekranu, bo... Poczekajcie, o... Tu jest plecak ze sprzętem. Dobra, nie umiem jeszcze tego w 100% używać. Natomiast tam widzieliście plecak ze sprzętem i ten plecak ze sprzętem jest dość duży. Ja też mały nie jestem, więc muszę znaleźć odpowiednio dużą dziurę, żeby tam po prostu się wtarabanić. Zaraz to postaram się zrobić i mam nadzieję, że widzimy się ze środka. O! Obiekt mocno już jest zmęczony, zobaczcie. O.
Jest mocno zmęczony, ale jakby jest też opustoszały mocno, czyli wypróżniony ze wszystkiego, co tu w środku było. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że raczej do żadnej rekonstrukcji już nie nadaje. To znaczy kwestia z tego, że po prostu dach tak mocno przecieka, że no, całe wszystko, co po czym chodzimy, jest mocno spróchniałe. Trzeba uważać, bo tam za mną zgubiła mi kamera. Czekajcie, o, tam za mną w tym pomieszczeniu to są dziury w podłodze, że sobie można pięterko zwiedzić szybciej niż by się komukolwiek wydawało. Więc nawet jeżeli się wybieracie w takie miejsca, to po prostu bardzo, bardzo uważajcie. I dobrze by było, żeby ktoś wiedział, gdzie się wybraliście, bo to jest dosyć istotne. Że gdyby wam się coś stało, żeby było wiadomo, gdzie was szukać. Natomiast powierzchniowo jestem w pierwszej hali, więc powierzchniowo bardzo dużo miejsca. Natomiast mówię, po produkcji już nic nie zostało, a nawet jeżeli sobie poszukamy obecności jakichś tam tubylców, trolejbusów i innych, to też już jest to mocno przykryte kurzem, więc wydaje się tak, jakby tu rzadko w ogóle ktokolwiek zaglądał. O, dobra, jesteśmy na zewnątrz z powrotem. Słuchajcie, niewątpliwie budynki były wcale nie aż tak dawno temu jeszcze eksploatowane i pokażę wam, dlaczego tak twierdzę. Gdyż jest tu kilka instalacji. Jest tu kilka instalacji, które na pewno nie pojawiły się w 1904 ani 40 roku. Nawet wchodząc tutaj specjalnie omijałem te instalacje, bo wiem, jak je ominąć, więc jak gdyby zawodowo, ale między innymi słuchajcie, chodzi o to. Słuchajcie, przedstawimy. Muszę wyłączyć śledzenie twarzy. O, zobaczcie. To jest bariera alarmowa, która no, została już zniszczona i na pewno nie działa, więc nie ma się czym przejmować, aczkolwiek żelówką pociągnięta. Aczkolwiek zdecydowanie no, było to chronione w sposób obwodowy, więc no, te systemy musiały się pojawić gdzieś w okolicach, myślę, 2000 roku, bo bariery są Widikonu. A hurtownia Widikon istnieje do dzisiaj, są, pozdrawiam chłopaków z Widikonu. Między innymi świadczy to o tym, że gdzie niegdzie można sobie znaleźć taki oto rozkładający się samochód. Ale rozkładający się samochód miał, słuchajcie, wyłączmy znowu, miał zbiornik z gazem, więc myślę, że to też nie było jakoś tak super dawno temu. Jeżeli dźwięk jest słaby, to sorry, ale nie przygotowałem się na tego vloga, dlatego nagrywam mikrofonem z telefonu, więc musicie mi wybaczyć. Za nami są dwa budynki, do których się nie odważę wejść, dlatego że gdyby pomijając to, że oczywiście są tabliczki, tak, że teren grozi zawaleniem i w ogóle wchodzisz na własne ryzyko i mogą ci odpaść nogi, ale w tym i no. W tym budynku zapewne były jakieś pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia biurowe. Natomiast w tym budynku, który jest teraz przede mną, który teraz wam pokażę, kręć się, bo muszę coś w tym kubalu przestawić. W tym budynku, który jest tutaj i tutaj kawałeczek dalej. Na pewno były to budynki warsztatowe, dlatego że jak się tam wchodzi, jeszcze czuć jest olejem. Tak jak się wchodziło do starych warsztatów, kiedy podłoga była nasiągnięta olejem, taki specyficzny zapach, to tutaj jest to samo. Sorry za tą przypałkę, ale nic na to nie poradzę. Natomiast interesuje mnie strasznie jedna rzecz. Zaraz wam pokażę. Słuchajcie, tutaj jest wyryta dziura. Tu jest wyryta dziura. Tu kapie sufitu. O. Słuchajcie, i szczerze wam powiem, że nie wiem, co to jest. O, i balans bieli poszedł w pizdzie. Szczerze wam powiem, że nie wiem, co to jest. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego, skąd te dziury się biorą, ale nie jest to jedyna dziura, którą taką wyrytą w
ziemi, tu widziałem wewnątrz pomieszczenia, dlatego że na pomieszczeniu produkcji, gdzie byłem również, takowa dziura jest wyryta w ziemi. Nie wiem kto i co tu się zagłębiał w ten grunt i co tu mogło być ukryte, schowane, albo kto co to stąd wykopywał, bo takich dziur jest więcej, nie? Tutaj mamy budynki warsztatowe. To wam pokażę. Może się uda. Ale przepalenie, jak zajebiście. O, zobaczcie, tutaj są budynki, tu na pewno były jakieś warsztaty. Tu jest właśnie ten taki zapach charakterystyczny oleju, stąd twierdzę, że tutaj jakieś warsztaty były, gdzie na pewno albo jakieś samochody, albo jakieś maszyny były naprawiane. Tak samo tutaj, do tego budynku się nie mogłem dostać w ogóle. Jest dosyć dobrze zabezpieczony, a ja nie mam w zwyczaju, jeżeli coś jest tak zamknięte, że trzeba coś zepsuć, żeby się dostać, to nie mam tego w zwyczaju, więc i to polecam. Słuchajcie, to nawet nie tak dawno temu sobie był jakiś cieć, a tu miał sobie taki ten kanciapkę, w kanciapce tam miał sobie jakiś komputerek i o, taka kanciapka sobie stała, ale po cieciu już nic nie zostało poza kanciapką oczywiście, więc smutna sprawa. No tutaj taka wiatka pomiędzy budynkami, gdzie podejrzewam, że mogły wjechać jakieś większe pojazdy, jest ulokowana. Takich budynków warsztatowo-produkcyjnych jest oczywiście więcej, bo raz, dwa, trzy, cztery budynki warsztatowe, jeden na pewno był produkcyjny. Zobaczcie, tutaj też są duże drzwi, one są zamknięte na kłódkę. Tutaj są znowu duże drzwi, tak, zamknięte na kłódkę, więc nie będziemy niszczyć. Na górze jest kamera i poniżej jest bariera. Sądzę, że to wszystko już niestety nie działa. Dlatego, że prawdopodobnie już bym jakąś pałką wyłapał po plecach, gdyby tutaj to działało. Tutaj znowu jakieś budynki po prawej stronie, to co będziemy mijali. O, to są też zapewne jakieś budynki administracyjno-produkcyjne, bo od tamtej strony są duże okna, można tam zajrzeć, ale do środka się dostać nie da. Są dosyć dobrze zabezpieczone i również miały dosyć duże drzwi. Postaram się obrócić. O, zobaczcie, za mną i tam dalej. To zapewne były duże drzwi, do których mógł wjechać tam jakiś większy samochód, nie? Oczywiście kompleks fabryczny, on jest podzielony na kilka części. Prawdopodobnie część już ulega rozbiórce, właśnie zaraz tam się przejdę i przede mną, czyli o tam są kominy, ten komin w zasadzie jeden, który świadczy o tym, że najprawdopodobniej ten kompleks produkcyjno-fabryczny miał swoją własną kotłownię, więc to jest dość ciekawe. Nie wszędzie się da wejść, a nie wszędzie wejść jest bezpiecznie. W wielu miejscach zauważyłem, że są na przykład szyby takie przez podłogę zamykane tylko na klapy drewniane i wydaje mi się, że dość niebezpiecznie byłoby próbować tam się dostać, dlatego że drewna, dach przepuszcza wodę, te drewna są już mocno spróchniałe. Przede mną jest oczywiście kolejna bariera, to jest ta, którą omijałem wchodząc tutaj i zaraz postaram się udać w tamtą stronę, gdzie wydaje mi się, bo już widzę tutaj jakieś place budowy, że tam już trwają rozbiórki części tego kompleksu produkcyjnego. O! No, to jak się doczłapię, to wrzucę nagrywanie. I'm not afraid to die.
tak jak sam podejrzewałem, znaczna część tego kompleksu zakładów już jest w tym momencie w rozbiórce. Stoją tutaj dźwigi, stoją tutaj ciężkie maszyny do wyburzania. Zresztą, jak możecie zauważyć, tej części hali już nie ma. Tego to też już jest burzone, co ciekawe. Było tutaj coś, co się nazywało warsztat smaku. To osobiście nie kojarzę, ale korzystało już z Facebooka, więc nie mogło być to jakoś tam super dawno temu, nie? Więc jak gdyby jeszcze nie tak dawno temu te budynki były użytkowane. Oczywiście część tego kompleksu, znowu mnie zgubił, tu jestem, część tego kompleksu była pobudowana na pewno później niż tamta, na której byliśmy jako pierwsza. Po pierwsze, inna cegła już biała, po drugie w dużo lepszym stanie w tym momencie, no co wskazywałoby na to, że jednakowoż są to budynki nowsze. Tamte budynki są zdecydowanie starsze. Widziałem w wielu miejscach w wykopach porwane linie energetyczne, natomiast tutaj jest stacja transformatorowa, która na pewno jeszcze jest na chodzie, dlatego że jak się wejdzie do pomieszczenia obok, to słychać jak buczy, więc na pewno jeszcze funkcjonuje. No tutaj zobaczcie, już kawału budynku nie ma, został tylko gruz. Tam są w miarę świeże drzwi. Znajdź mnie tu, proszę cię bardzo. Aż się przejdę, żeby zobaczyć, co tam było. W części tutaj też były jakieś tam zakłady związane z produkcją. Między innymi po mojej prawej stronie, którą mijam, czyli jeden z pierwszych tych nowszych budynków, które tu są, tam na pewno była jakaś produkcja związana z metalurgią. Widziałem drzwi z napisem galwanizeria. Bardzo dużo szlifierek, pozostałości po kamieniach do szlifowania. No to oczywiście ten sprzęt zniszczony w całości, aczkolwiek widać było, że to już jest sprzęt w miarę nowy. Słuchajcie, tu są jakieś drzwi, tu w ogóle stoją jakieś baraki, WC, wyglądają na w miarę świeże, a tu jest, a bo tu strzelnica była, zobaczcie, bo się cała pokawa strzelnica, w tą strzelnica, shooting range. I stąd może te tarcze, które tu wiszą na sraczu, dowodzą, że to rzeczywiście mogło być strzelnica. A tu są jakieś WC-ty dobudowane. Aż się przyjdziemy. Normalny kibel, no. Tu jest ziomek. Stanie ziomuś? Stanął, zobaczcie. Tylko się wyłączę, tylko śledzenie twarzy. O, jest ziomuś. Z tym kotleciakiem w klacie. Masz z powrotem twoje, połóż się. Dobrze. Grzeczny. Myślę, że już nie żyje od jakiegoś czasu. Tak może być. O, znowu mnie zgubił. Patrzcie na mnie. O, dobrze. WC-ty, a tu nie było pomieszczenie pierwszej pomocy. Krzyżyk na drzwiach. A tu był jakiś socjal. Jeszcze oliwa stoi. Bardzo ciekawe. No w każdym razie, no tego też już tutaj nie ma. To wszystko zostało przeznaczone do rozbiórki. No częściowo już maszyny sobie z tym dały radę. Co myślę, że trochę szkoda, bo bardzo dużo z takich obiektów na mapie Warszawy między innymi po prostu się zaciera. Zaraz następny w kolejności jest stary młyn, który też podejrzewam, że wcześniej czy później zostanie przeznaczony do rozbiórki. A z tego co ja się nie zagłębiałem w historię tego obiektu, tak po prostu tu przyjechałem sobie. Miałem protestować. Ale z tego co wiem, to na mapie takiej wojennej Warszawy to
dość był istotny, istotny obiekt, tak, jakiś tam udział w wydarzeniach miał i szkoda, że takie obiekty troszkę niszczą i takich obiektów się nie podtrzymuje, nie restauruje. Tak jak zaraz niedaleko, to jest zrzut kamieniem na Starej Pradze, bardzo dużo takich obiektów zostało zrewitalizowanych i przywróconych do funkcjonowania, co fajnie, bo pozostawia jakiś kawałek historii na mapie Warszawy, jeżeli chodzi o te zakłady metalowe. O, znowu mnie zgubił. Szukaj pana. O, ale zobaczcie, jak się rozjeżdża ten. To jednak jest filmowanie telefonu, to jest petarda. No dobra, trudno. Te zakłady metalowe, które wam mówiłem, gdzie była galwanizeria, to jest tutaj właśnie za mną. Tam już widać dzieło lokalnych sierociarzy, którzy porozbierali samochody, które tu stały. Niestety do kompleksu kotłowni, który mijam właśnie po lewej stronie. Jeszcze wam pokażę, bo mnie... O, mamy komin. Tu jest cały ten kompleks kotłowni, ale zaraz podejdziemy, coś wam pokażę. Niestety to takie moje wnioski, ja też nie znam historii tego obiektu, ale myślę, że w momencie, kiedy Warszawa zaczęła być skanalizowana dość mocno i dość mocno pompowano w nią ciepłą wodę z elektrociepłowni w Warszawie, to tego typu obiekty były wyłączane jako pierwsze i niestety jako pierwsze uległy jakiejś tam degradacji, jakiemuś zniszczeniu, więc jak możecie sobie zobaczyć przez okno, absolutnie nie ma mowy, żeby w środku była jakaś infrastruktura. Rosną tam już całkiem tęgie brzozy, więc te dachy, które tutaj się pozapadały, nie pozapadały się jednego dnia. O, także jeżeli chodzi o taką eksplorację warszawskich zabytków, pozostałości po zabytkach, pozostałości po jakiejś tam spuściźnie warszawskiej, to myślę, że tyle mam do pokazania. Jeżeli chodzi o część szpejową, to powiem wam tak, ponieważ ostatnio mało resek się robi, a do takich różnych miejsc jak się chadza, to dobrze mieć rozciągliwe spodnie na przykład i dobre buty, więc buty mam merelki. O, znowu mnie zgubił, cham paskudny, szukaj pana. Na nogach mam merelki, gdzieś pewnie na fotach widzieliście. Spodnie mam od Heligona, to są Outdoor Hybrid Pants, jakoś tak one się nazywają. Bardzo fajny zestaw do tego, żeby nawet będąc starym i grubym, gdzieś sobie tutaj jeszcze polatać po różnego rodzaju miejscach. Czapeczka tył naprzód ze względu na to, że robiłem zdjęcia i że łatwiej się patrzy w wizjer. O, chcę się z tym zmęczony, chcę się tak ręki podnosić, dobra, zmienimy rękę. O, no to byliśmy oczywiście jako w pierwszym miejscu. Ja jeszcze mam zamiar zarzucić parę nagrań z drona, które zapewne zobaczycie gdzieś wcześniej na jakichś przebitkach. Plecaka tego jeszcze nie widzieliście, bo to też nowy plecak oczywiście, w środku cały zestaw sprzętu. Pozdrawiam Jacka, Bell Vikinga, ze stwierdzeniem więcej sprzętu niż talentu. O, no i do zobaczenia w następnym nagraniu, mam nadzieję. Słuchajcie, to jednak jakaś ochrona tu jest. A już na sam koniec całej przygody, na sam koniec trafiłem na pana ochroniarza. Przemiłego gościa w ogóle, bardzo pozdrawiam serdecznie, jeżeli kiedykolwiek trafi na ten materiał. Bardzo przemiły facet, opowiedział mi trochę. Tutaj okazuje się jednak, oczywiście to są informacje z drugiej, trzeciej, piątej ręki, ale okazuje się jednak, że część z tych budynków, która tu jest, będzie rewitalizowana. Co prawda pan ochroniarz nie wie, które, ale podejrzewam, że będą to rewitalizowane budynki, które mają lub mogą mieć status zabytku, czyli podejrzewam, że raczej w tej pierwszej części. Ponoć ma zostać komin, pomimo tego, że nawet na nagraniach z drona zobaczycie tam większość tej części, gdzie była kotłownia, jest zawalona, to ponoć komin ma się ostać i komin ma być
pozostawiony. Podejrzewam, że jako jakiś symbol tutejszych zakładów. Bardzo fajnie, pan ochroniarz mnie nie wyrzucił, pogadał ze mną, czyli zapytał się, co ja tu robię, ale jak mu wytłumaczyłem, że kręcę sobie filmy i robię zdjęcia, to bardzo sympatycznie pogadał ze mną troszeczkę mi opowiedział, więc super sprawa, bardzo sobie cenię takich ludzi, którzy od razu na kopach nas nie wynoszą z takich miejsc. Kolejnym bardzo ciekawym obiektem to jest obiekt przed nami, mówiłem wam o nim. Uda mi się go pokazać, zobaczcie, olbrzymi obiekt, nie oddaje tego w żaden sposób aparat, jest obiekt z czerwonej cegły, podejrzewam, że jakbym miał go przeszacować na wysokość, to jest około 5 pięter, to jest stary młyn, na który też bym chciał się bardzo, bardzo dostać, który też bym chciał obejrzeć od środka, ale to na pewno już nie dzisiaj, po prostu nie dam rady, trzeba wrócić do domu i ten materiał kleić do kupy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pomijamy jeszcze oczywiście ten budynki, które wam pokazywałem od środka, pozawalane więźbą, budynki mieszkalne lub administracyjne, pokojowe, niefabryczne. O, myślę, że coś z tego będzie. No, dobra, to tyle na razie.